Naszym zadaniem jest uproszczenie takiego wyrażenia pierwiastek z minus 52. No i tutaj autorom zadania chodzi o to, żeby obliczyć wartość pierwiastka arytmetycznego z minus 52, czy też inaczej mówiąc, wartość funkcji, która jest gałęzią główną pierwiastka. No i ja nie chciałbym teraz tutaj wchodzić zbyt głęboko w szczegóły techniczne, ale chciałbym Wam zasygnalizować, w czym tkwi problem w ogóle. Otóż problem tkwi w tym, że na przykład jak mamy liczbę minus 1. To ile jest równy pierwiastek z minus 1? No, wiemy, że jest taka liczba i, która podniesiona do kwadratu daje minus 1, czyli powiedzmy, że pierwiastek z minus 1 to może być i. Oprócz tego, że i do kwadratu daje minus 1, to zauważmy, że również minus i podniesiony do kwadratu też da minus 1, no bo minus 1 do kwadratu to jest 1 i do kwadratu to jest minus 1, czyli znowu dostajemy minus 1. No i teraz skąd mamy wiedzieć, czy pierwiastek z minus jedynki to jest i, czy to jest minus i? No więc jest to kwestia pewnej konwencji, wyboru. Przyjęło się taką przyjętą definicję, że pierwiastek arytmetyczny z minus 1 to jest i, a nie minus i. No i korzystając z tej własności, my tutaj właśnie uprościmy to wyrażenie. No bo napiszemy po prostu, że pierwiastek z minus 52 to jest... Pierwiastek z minus 1 razy 52. No i teraz skorzystamy z tego, że pierwiastek z iloczynu to jest iloczyn pierwiastków. Napiszemy, że to jest pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z 52. No ale tutaj pojawia się kolejny problem, na który trzeba bardzo uważać. Otóż to nie zawsze tak jest, jak tutaj napisałem. I to też trzeba uważać, bo jak mamy do czynienia z liczbami ujemnymi, czy później ze spolonymi, to nie zawsze tak jest, że pierwiastek z jakiejś liczby, jeżeli zapiszemy tę liczbę w postaci iloczynu, na przykład mógłbym zrobić to w tej postaci, napisać, że to jest minus 52. I teraz mógłbym chcieć napisać, że to jest pierwiastek z minus 1 razy pierwiastek z minus 52. No, i gdybym to zrobił w ten sposób, to dostałbym bzdurę, dlatego że tutaj z pierwiastkowania tej ujemnej liczby by wyszło i, z pierwiastkowania tej ujemnej liczby by wyszło i, i razy i by było minus 1, i bym dostał liczbę ujemną jako pierwiastek z liczby dodatniej. Więc dostałbym totalną bzdurę. No więc, to jest druga rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, że ilekroć mamy pierwiastek z iloczynu, to na ogół nie możemy tego tak zrobić. Czy że że to jest pierwiastek z jednej liczby razy pierwiastek z drugiej liczby. Chyba, że co najmniej jedna z tych liczb jest liczbą rzeczywistą dodatnią. Jeżeli tak jest, a tu w tym wypadku tak jest, że 52 jest liczbą rzeczywistą dodatnią, to tylko wtedy możemy tak zrobić. Możemy napisać, że pierwiastek z minus 1 razy 52, pierwiastek z takiego liczby, no to jest iloczyn pierwiastków z minus 1 i z 52. No i teraz jak już to wiemy, to dalej już jest prosto, no bo pierwiastek z minus 1 to jest z definicji i, z definicji pierwiastka arytmetycznego. No, razy pierwiastek z 52, a pierwiastek z 52 to możemy jeszcze 52 rozłożyć na czynniki. 52 się rozkłada w taki sposób, że to jest 2 razy 26, a 26 się dzieli przez 2, jeszcze to będzie 2 razy 13, czyli to jest 4 razy 13. No, a 4 to się jeszcze da wyciągnąć z tego pierwiastek i napiszemy, że to jest pierwiastek z 4 to jest 2, czyli to będzie 2 razy pierwiastek z 13 i razy i. Mogę i sobie napisać na końcu, mnożenie jest przemienne. Tak wygląda dla mnie bardziej estetycznie. Więc na zakończenie zwracam Waszą uwagę na te dwa problemy, które tutaj poruszyłem. Po pierwsze, kiedy mamy pierwiastek liczby ujemnej, czy później pierwiastki z liczby zaspolonych będziemy mieli, to to nie jest zawsze tak do końca oczywiste, którą z dwóch ewentualnie możliwych wartości pierwiastka kwadratowego należy wybrać. I to jest coś, nad czym trzeba się zawsze zastanowić. Tutaj akurat skorzystaliśmy z tego, że pierwiastek arytmetyczny z minus 1, to jest po prostu i. A druga rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę, to żeby nie popełnić takiego błędu, który tutaj napisałem na dole. Bo dla liczb ujemnych, czy ogólnie zespolonych, na ogół nie jest tak, że pierwiastek z iloczynu jest iloczynem pierwiastków.